Wasza Eminencjo, księże kardynale, czcigodni kapłani, wszyscy zgromadzeni wokół ołtarza pańskiego. Jako wspólnota wiernych parafii Najświętszego Serca Jezusowego na Rytkini pragniemy podczas tej mszy świętej żałobnej otoczyć naszą modlitwą zmarłego nagle księdza Macieja Piskorskiego. Nasze serca przenika wielki ból i smutek z powodu tak niespodziewanej śmierci drogiego nam kapłana. Drogi nam księże Macieju, żegnając się dzisiaj z Tobą, dziękujemy Ci za całe dobro duchowe i owoce Twojej posługi w naszej wspólnocie parafialnej. Szczególną bliskością i troską otaczała Cię nasza parafialna wspólnota wieczernika modlitwy za kapłanów. Pozostaniesz w naszej pamięci i sercach na zawsze. Stałeś się wielkim darem dla naszej parafialnej grupy apostolatu Miłosierdzia Bożego, jako jej opiekun duchowy. Z wielką wdzięcznością wspominamy czas spotkań, wspólnej modlitwy i pielgrzymek śladami świętej siostry Faustyny, podczas których zgłębialiśmy tajemnicę Bożego Miłosierdzia. To Boże Miłosierdzie coraz bardziej rozpalało Twoje kapłańskie serce gorliwością i miłością. Ufamy, że jesteś już w ramionach najlepszego, miłosiernego Ojca. Dziękujemy Ci, drogi kapłanie, za każdą Eucharystię, spowiedź świętą, za niedawno udzielony nam sakrament namaszczenia chorych, do przyjęcia którego tak zachęcałeś, wskazując, że nikt z nas nie zna dnia ani godziny. Głęboko w naszych sercach pozostaną słowa homilii, jakie kierowałeś do nas z wiarą i przekonaniem. Zawsze w odniesieniu do Słowa Bożego i płynące z Twojego doświadczenia żywej więzi z Chrystusem. W tych prostych słowach zawarte były cenne i praktyczne drogowskazy do duchowego wzrastania w codzienności. Drogi nam księże Macieju, pozostaniesz w naszych sercach i modlitwie jako kapłan oddany w służbie Bogu i drugiemu człowiekowi. Nigdy nie zapomnimy radości spotkań, w których tak hojnie obdarowywałeś nas uśmiechem i życzliwym słowem oraz młodzieńczym entuzjazmem. Podchodziłeś z otwartością i wrażliwością do drugiego człowieka, niezależnie od jego wieku, zawsze pozostając sobą. Niech dobry Bóg wynagrodzi Ci, księże Macieju, wszystkie trudy Twego ziemskiego i kapłańskiego życia. Wierzymy, że cieszysz się już radością nieba. Odpoczywaj w Bożym pokoju.